dzisiaj chciałem powiedzieć o ochronie projektu przed lagami komputera, przed zawieszaniem się ogólnie Apple Studio, bo czasem jest taka sytuacja, że Apple po prostu tnie, czasami laguje i czasami wysypuje ten program z różnych przyczyn, czy to z przyczyn zawieszania się komputera, czy to z obciążenia procesora, no wiadomo o co chodzi, tak? Lagi, po prostu projekt zawieszony, trzeba wczytywać od nowa ostatni zapis, a niewiele osób wie, że na przykład wystarczy po prostu w celu ochrony projektu wejść w ustawienie tutaj dokładnie, wejść i tutaj właśnie w tym okienku tutaj można sobie wybrać, czy Apple Studio ma zapisywać co 5 minut, co 10, czy co 15. No ja polecam z reguły zapisywanie regularne co 5 minut, ze względu na to, że to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Czasami za dużo wtyczek i projekt po prostu się wysypie. I teraz tak, jeżeli już ten projekt się wysypał i przykładowo go nie ma, to po prostu wystarczy kliknąć tutaj w to okienko backup, bodajże to się czyta po angielsku. I tutaj mamy całą historię autozapisów właśnie tego projektu, nad którym aktualnie pracujemy. Widzimy od początku, co 5 minut mamy tutaj te zapisy, całą historię projektu. Teraz wystarczy po prostu kliknąć open i dowolny ten autozapis mamy wczytany. Także nie ma obaw, że projekt przepadnie po wysypaniu się Apple Studio. No i to myślę, że to chyba na tyle w tym odcinku. To, co chciałem przekazać, przekazałem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to się komuś po prostu